Siema ziomki, ziomale, witam Xantora na kanale 14 części z misji Zagadka Upsa w grze Zombie Island i już wyczyściłem, no już dawno wyczyściłem na poprzednim filmie wyspę Bagno pierwsze bagienko, ruletki już wykręcone dawno do zera, już przedwczoraj chyba wykręciłem i już mogę kontynuować misję, a misja to jest ścieżka ku marzeniom. A oto i przystań prowadząca na pola marzeń, tylko nieco przegniła. Trzeba będzie zbudować nową. I jest, znajdź na bagnie przystań i wyremontuj ją. Traf z przystani na pola marzeń. A, to nie będzie drugiego bagna, tylko będzie na będą pola marzeń. Dobrze, od razu. Myślałem, że będą misje, a tu od razu będzie następna wyspa. No dobra, ja sobie przesunę ekran tak trochę, żeby było widać, jak się ta przystań buduje, tu się bardziej przesunąć nie da. I proszę bardzo, pierwszy etap, przystań zbudowana. Drugi etap, proszę bardzo, o, mało tych pijawek, dużo zabiera, ale do niczego nie będą potrzebne. To proszę bardzo, drugi etap zbudowany. Tą część misji pięknie zaliczyło i od razu mogę iść na pola marzeń. Tutaj srebrniki zdobyłem na tej misji i pum! Misja ścieżka ku marzeniom zrobiona. Stało się. Przystań odbudowana. Można ruszać na pola marzeń. Dzięki cioteczce zombie. Dziękuję. Pola marzeń. Przystań prowadzi do pól marzeń. Zetnij wszystkie drzewa pieniężne. Otwórz jak najwięcej skrzyń, zanim zmienią się w egzotyczne kwiaty. A ja myślałem, że będzie jeszcze bagno 2. Już nie pamiętałem, że była pieniężna teraz wyspa. Dobrze, pola marzeń. I co my tu mamy? Misja pola marzeń. A oto i pola marzeń. Ile już tu wyrosło drzew pieniężnych? Można tu znaleźć prawdziwą fortunę. I jest zadanie. Zetnij drzewa pieniężne. 20. Wykop kwarc, czyli ściąć kwarc po prostu. To warto ścinać, bo na każdej wyspie z kwarcu dużo wypada. No i znaleźć takie beczki. 3. No dobra. To ja sobie aktywuję kombosa. Bo tak najlepiej, najmniej zamula. I zabieramy się za czyszczenie oczywiście wyspy. Proszę bardzo. A myślałem, że nagram dzisiaj od razu dwa filmy z Zagadką Upsa, a tu się okazuje, że będzie tylko jeden. I znowu nudne kręcenie ruletek. Pewnie będą trzy ruletki po 200 do wykręcenia i to dużo czasu zajmie. Bardzo dużo czasu. Niby miałoby zająć 3 dni, ale ja też nie kręcę non-stop. Nie cały czas jestem na wyspie Zagadka Upsa, żeby kręcić tymi ruletkami. No i pierwsze drzewo pieniężne już ścinam tutaj. I ładnie po kolei seryjnie czyszczę wysepkę. Tu jakieś krzaczorki. To są krzaczorki, tylko takie większe krzaki. No i z kamieni ze 100 jak zwykle. Dobre rzeczy wybadają, również czaszki, z których. Ciekawe, czy zalicza te drzewka, które mają złote pieniążki. Właśnie, czy to też są drzewa pieniężne? O, jedno tutaj drzewo zaraz będzie ścięte. I to już, o, już zaliczyło jedno drzewko. I sprawdzimy, czy złote drzewko też zalicza ze złotymi pieniążkami. Zaraz sprawdzę to. Tylko niech tutaj już mi wyczyści to wszystko. I zobaczymy, które drzewa zalicza. A może te i te. Zaraz się przekonamy. Na razie jeszcze chcę zobaczyć, co z tego kamienia za 100 wypadnie. O, teraz się czyści kamień za 100. Pięknie. Piu. Ładnie. Szkatułki, butelki. Butelki to jest kolekcja tropikalna. Szkatułki to jest kolekcja kata. Tak więc bardzo dobrze. I teraz zetnę złote drzewko. Tutaj jest pokazane, że jedno ściąłem. I ze złotymi pieniążkami ściąłem i pięknie zaliczyło. I no to ze srebrnymi też zaliczy. Tak. Tak więc obydwa rodzaje drzewek zalicza. Ja kiedyś myślałem, że złotych nie zalicza, ale zalicza wszystkie, tak więc to jest łatwe. Ta część misji z drzewkami to oczywiście będzie już najszybciej zrobiona, bo widzę, że tych drzewek tutaj wcale nie jest mało. Już widzę na widoku 3 następne i to będzie szybko. Pewnie najpóźniej będą beczki do znalezienia. Na razie
przedmiotów wartościowych nie podnoszę, później sobie popodnoszę. Chyba lepiej jak podnoszę przedmioty wartościowe na koniec nagrywania, bo tak jest porządek przynajmniej i tak będzie lepiej. Oczywiście beczki sobie podniosę, żeby nic nie zrobić. No. A teraz klikając kombosem, raczej autoklikerem, sobie nie otworzę przedmiotów wartościowych. No. I ładnie czaszeczki tam widziałem wypadły. Z czaszeczek wypada niezbyt dużo, ale trochę szmaragdowej można sobie zdobyć. No i oczywiście po kolei czyszczę. Tutaj jest skrzynka, która jakby za długo był na tej wyspie, to jej nie otworzy, tylko ona się zamieni w krzaka. Czyli też ją otworzę. O, już widzę tutaj dwie beczki. Nawet aż dwie beczki. Nie, trzy! Trzy beczki w jednym miejscu. Trzy beczki, które potrzebuję właśnie. Tutaj są. Tak więc ładnie. No, ja sobie tutaj klikam oczywiście rzeczy do czyszczenia. Pięknie. Kamyczek za 45 też dobre rzeczy dropi. No i oczywiście niech ten zombiak już przejdzie do końca. Ja sobie zaraz zaliczę część misji z beczkami. A najpóźniej będzie z tym kwarcem, bo jak na razie kwarcu nie widać. Drzewka już 6 drzewek pieniężnych, nawet tutaj będzie 6, 7, 8, 9, 10. Drzewka będą zaraz zaliczone i to będzie pierwsza część misji zaliczona. Później będzie beczki, a na koniec kwarc niestety, bo jak na razie tego kwarcu nigdzie nie widać. O, już tutaj ku zaskoczeniu 3 beczki się trafiły, ale tak nigdy nie widziałem, żeby 3 były koło siebie. I akurat przecież 3 potrzeba, nie? No, tylko poczekam, aż się tutaj poczyści. Tu jest pierwsze drzewko, drugie, trzecie. Nie wiem, czy one były akurat do klikania, czy one są za chmurami jeszcze, ale powinno zaliczyć. Jak nie, to tu jeszcze jest jedno drzewko pieniężne. O, właśnie tu jedno pieniężne ścięte. Ładnie już 7 jest pieniężnych drzewek ściętych. Tutaj za chwilę do tych dojdę też. I a, one się dopiero odkryły, te drzewka pieniężne. Czyli ja sobie zaraz wyczyszczę, żeby zaliczyć misję. Raz, dwa, trzy drzewka pieniężne. Proszę bardzo. I to będzie zaliczona ta część misji z drzewkami pieniężnymi. I zaraz sobie otworzę beczuszki. I później będziemy szukać kwarcu. I trzecie drzewko. Pyk. I a tych drzew ma być 20! Kurde, co ja? Myślałem, że 10. Coś źle popatrzyłem. Dobra, ale to zaliczę teraz część misji z beczkami. Proszę bardzo, jedna, druga, trzecia. Zaraz otworzę ten kufer tajemniczy, bo kufry tajemnicze wolę sobie od razu otwierać. Raz, dwa, trzy, trzecia beczka. Proszę bardzo, a pieniężnych drzewek jeszcze 10. Bo ja się zagapiłem i nie zauważyłem, że aż tyle. Dobra. No to sobie wezmę tutaj od tej strony, tu mi się wyspa będzie ładnie odkrywała dalej. Sobie poczyszczę pięknie. Pyk, pyk, pyk. I jedziemy. Skoks, może się drzewo, duży kamień, no chciałem powiedzieć nie drzewo, tylko duży kamień jak się czyści, to jednak zacina, zamula. Potrafi ściąć grę, a jakbym czyścił autoklikerem, no to tym bardziej by zaczynało. Już w ogóle nie miałbym możliwości klikania autoklikiem. Tak jak wolę, dlatego wolę podczas czyszczenia jednak mieć kombosa aktywnego. A jak się już ma narzędzia, to kombosa starczy na wyczyszczenie całej wyspy. 2 godziny tutaj nie będę czyścił. Poczyszczę najwyżej godzinę. Filmiki z czyszczenia wysp trwają godzinę, a ja nie czyszczę cały film, tylko jeszcze robię co innego. No nawet nie całą godzinę filmy z czyszczenia. Zależy jeszcze jaka wyspa, no ale z kombosem myślę to szybciej idzie, bo sprawniej, nie trzeba odświeżać znowu tak często gry. No nie wiem, może jeden raz odświeżę, bo będzie muliło, nie?
Ale nie trzeba aż tak często ćwiczyć, bo nie daje się tak we znaki to zamulenie. No. I zaraz tutaj zombiak dojdzie do końca czyszczenia, jeszcze ten krzaczek sobie zaznaczę. I ten skarb miałem otwierać, nie? No. Tu kolejne drzewa pieniężne się pokazują, ale jeszcze trochę brakuje. No, i najnudniejsze to są te krzaczorki, bo z nich nie wypada dużo, a one się tak samo długo czyszczą jak te wartościowe kamienie, z których dużo wypada. No. Już sobie kliknę ten skarb. Oczywiście wyskoczy okienko, że udało mi się. Jak żeby inaczej. Tutaj kolejna beczka się kryje. Nie klikałem jej na razie. Trzeba poczekać, aż tutaj poczyści. Jak ktoś będzie chciał, to sobie przewinie do końca czyszczenia wyspy, bo byli widzowie, którzy wolą mieć ucięte czyszczenie, ale zawsze można kliknąć w znacznik czasowy. Ja w opisie filmu zaznaczę, napiszę, że wyczyściłem całą wyspę, otwieram skarby, przedmioty, wartościowe. Nie wiem, co ja tu kliknąłem, że tu wyskoczyło. I będzie można sobie kliknąć tylko w czas, w którym wyspę wyczyściłem. No szkoda, wyskoczyło, trochę zasłoniło. Kolekcja fobii tropikalna. Niewód też wypadł. No dobra. I zabiorę się za czyszczenie wyspy od tej strony. Kamyczek za 45. Nudne krzaczorki za 4. Niezbyt ciekawe. Kamyczek za 15. Krzaczorek za 9. Tych krzaczorków to nic nie wypada. Ale trzeba je czyścić, żeby się odkrywała wyspa. To jest najgłupsze. No ale żeby te krzaczorki miały więcej, to by więcej wypadało skarbów w nich. A tak to wypadnie trochę doświadczenia. Niewiele, niewiele, niewiele. Kolejne drzewo pieniężne do misji. Kliknięte i czyszczę dalej oczywiście. Tutaj to drzewo, co kliknąłem za 55, to pewnie sekwoje lecą. Sekwoje też cenne bardzo. Przydają się oczywiście do robienia papieru. Ale papier też słyszałem, że można wyróżkować z takiego stawiku, który można sobie za złote kapsle kupić od klikania mietka za dolce. No i to jest sposób na zaoszczędzenie sekwoi też. O, pierwsza ruletka, no ale daleko ta pierwsza ruletka się pojawiła. Jeszcze nie było żadnej ruletki, tak więc warto kręcić na wyspach zagadkę łupca ruletkami do końca, bo jak później się okaże, że nie mamy narzędzi, no to jest problem, bo te ruletki na tych późniejszych wyspach są daleko, daleko, daleko. Ale pierwsza już jest, oczywiście ruletki, jak zwykle 200 co 5 minut. Kliknę sobie, żeby już mi nie wyskakiwało. No tak, co 5 minut 200, czyli znowu masa czasu na sklikiwanie tego, bardzo dużo. O, i kolejna ruleteczka się pojawiła, nawet w dobrym miejscu. Przydałoby się, żeby następna była gdzieś tam w linii poziomej, ale może być gdzieś u góry. Najlepiej, jak ruletki trafią się w poziomej linii, to łatwo klikać nawet na pomniejszonym ekranie. A tak, jak są, jedna jest wysoko, jest druga nisko, na samej górze, druga na samym dole, no to jest niewygodnie się klika. Też jest sposób. Nie trzeba tej ruletki otwierać, klikać, tylko się klika ten znaczek. No ale zobaczymy, jak te ruletki mi się tutaj ułożą. Oczywiście każda ruletka na zagadkę łupca jest układana losowo. Nie tak jak na kosmicznych piratach. No i pierwsze kwarce będę teraz czyścił. Pierwszy, drugi, trzeci kwarc. Tutaj dalej, tylko jeszcze nieodkryte. Już przedmioty do robienia misji. Ile drzewek pieniężnych też już kliknąłem? Jeszcze 6 drzewek pieniężnych. Tak więc powoli, powoli zmierzamy do zrobienia tej misji. A następna misja to pewnie będzie już znajdź przystań i tyle. Tylko jedna misja będzie. O, te misje, późniejsze misje, zagadka UPSA są takie nudne. Nic nie ma do robienia, nie ma do budowania budynków, nic takiego. Pierwsze misje zagadka UPSA rzeczywiście były dużo, dużo ciekawsze do robienia i było więcej rzeczywiście. A później chyba twórcy gry, tam świat według zombie, Zombie Island, odpuścili sobie i robili tylko po prostu takie, żeby tylko sobie poczyścić, iść dalej. No ale oczywiście
Jeszcze nudne kręcenie ruletkami, to nie jest tak szybko. No chyba, żeby ktoś chciał bardzo dużo dolcy wydawać na czyszczenie wysp. No ale to bez sensu. Lepiej sobie pokręcić i zaoszczędzić. No tylko, że znowu to pochłania dużo czasu na wykręcenie tych ruletek. Dobra, czyszczę tutaj krzaczorki, najnudniejsze. Z nich nie wypada nic wartościowego. Z tych małych kamyczków też pewnie nic takiego nie leci już. Ciekawe, czy z tego drzewka to sekwoje, czy zwykłe kłody? Myślę, że sekwoje z tych drzew lecą. Można zobaczyć później. No i tu znowu krzaczorki sklikuję. Tutaj, tutaj. To jest kamień za 100, czyli bardzo dobrze. Znowu nudne krzaczorki. Pyk. O! Co się stało? No masakra. No ja tu się naklikałem, a ten mi się zawiesił. I teraz musiałem odznaczyć klikanie. Zbugowana gra. Dobra. Muszę tutaj poczyścić, żeby się trochę odkryło. Bo do tego kamienia by mi nie doszedł chyba. Nie, teraz doszedł do tego kamienia. Tyle się naklikałem. Dobra. Zobaczmy, czy z tych drzewek za 35 to sekwoje lecą. Tutaj ładnie. Szkatułki, czaszki. Akurat puchary nie są za bardzo wartościowe. A z tego oczywiście wiązki kłód sekwoi. Wypadła jedna wiązka kłód sekwoi, czyli daje to 5 sekwoi. Ładnie. Ale takie drzewo to by się wydawało, że zwykłe kłody powinny lecieć. No ale to jest sekwoja. Tak czy inaczej niepodobna do sekwoi, ale jest. No i od nowa muszę klikać. O, następna ruletka, już trzecia. Bardzo dobrze, że się tak ułożyły. Mniej więcej w linii poziomej, będzie łatwo klikać. O, i się pojawiła wielka sekwoja. To rzeczywiście jest sekwoja. Nie jakieś małe drzewko. Ale do tej sekwoi później pójdę. Tu sobie czyszczę teraz do tego kwarcu. Zaraz dojdę. Ale to będzie za mało kwarcu. No i jeszcze drzewa pieniężne oczywiście. Kolejne drzewa pieniężne mi się tutaj odkrywają. A tutaj jest raz, dwa, trzy kwarcu. To będzie 6 po sklikaniu tego. To jeszcze za mało. Nawet jeśli odkryję ten kwart, który jest dalej, to jeszcze nie wystarczy do zrobienia misji. No dobra. Klikam sobie dalej. Nudne krzaczorki do czyszczenia. Tu kolejny krzaczorek, kolejny kwiatuszek. I już zamuliło trochę. Tu takie kwiatki, kurde, za 3. Mojego. Z nich nic, z nich nic. O, więcej kwartu się pojawiło, odkryło się, ładnie. Teraz sobie go później kliknę. Ile tutaj drzew pieniężnych jeszcze? Drzew pieniężnych jeszcze 6, ale odkryły się drzewka pieniężne, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tak za mało drzew pieniężnych na razie. Tych ruletek nie klikam, bo ja chcę sobie... A poczekaj, poczekam, aż ta się aktywuje, już będę 3 klikał, bo ruletki na wyspę, na tym etapie zagadkopsa jest tylko 3, tak więc będę mógł sobie już klikać swobodnie. I tylko ten kamień wyczyszczę, wezmę ten skarb, bo te skarby lepiej podnosić, które są czasowo ograniczone. Chociaż tyle, co będę czyścił wyspę 1 godzinę, to myślę, że te skarby mi się nie przeterminują. Tak więc zostawię sobie na koniec otwarcie tych skarbów. Dobrze. Myślę, że to dobry pomysł. Na pewno one mi się nie skończą. Dobra. I podglądam tamtą ruletkę, czy ona do kręcenia, ale jeszcze nie. Dobra. I czyszczę dalej. O, kolejne drzewko pieniężne się pokazało. To ja sobie tutaj odkryję. I sobie, pyk, odkryło się drzewko pieniężne. Ile potrzebuje drzewek pieniężnych? 6. To tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I to mi zaliczy, jak te drzewka wyczyszczę oczywiście. Tak, poczekam, aż zombiak tutaj dojdzie. Tu już piąte drzewko się czyści i pięknie... 6 i zaliczone. 20 drzewek pieniężnych wyczyszczone. I teraz potrzebuję 4 kwarce. Raz, dwa, trzy, cztery. Proszę bardzo. Takim sposobem misja
Pola marzeń za kilka sekund zrobiona. Czwarty i pum! Tu, 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 tu. Misja pola marzeń. Okazało się, że na drzewach, które rosną na pola marzeń, pieniądze są fałszywe. Dobra, dziękuję, podzielić się. Co to za misja nas tu czeka? O! Odbuduj wejście do komórki. Wejdź przez wejście do komórki. Wejście! Jaką naiwnością było pomyśleć, że można coś otrzymać? Za darmo. Z drzew z mydolcami na polach marzeń nie ma i nie było. Wszystko to kłamstwo łotrów. A dziwne, a jednak pieniądze wypadają z tych drzew. To nie takie całkiem oszustwo, bo jak się czyści te drzewa pieniężne, to lecą pieniądze. Chyba, że dla nich pieniążki to miały być zombydolce. O, patrzcie, zombiak nawet tam nie doszedł, a czyści. No ale teraz musi iść. A szkoda, że przedtem jak się zablokował, to nie czyścił nawet jak nie mógł dojść, tylko chodził tu i z powrotem. Dobra, tutaj zaraz sekwoja, zobaczmy co z tej sekwoi poleci, ile wiązek. Dwie wiązki, wazy, zwitki, no całkiem. Dobra, i czyszczę. Ale tej misji teraz nie zrobię, bo jak przejdę do wejścia do komórki, to straciłbym te ruletki, które tutaj miałbym pokręcić. Tak więc na tym filmie tylko jedna misja. Bo tutaj potrzebuję wykręcić te 200 ruletek. No rozumiecie. Tak więc na tym filmie tylko jeszcze wyczyszczę tą wyspę do końca. O, już 3 ruletki mogę pokręcić. Raz, dwa, trzy. Od teraz mogę kręcić te wszystkie ruletki już razem pięknie. O, szkatułki, podoba mi się. Kolekcja kata potencjalna. Oczywiście, fajnie. A jak kolekcja kata, to dublony. Super. Tutaj drzewka, sekwoje, takie małe. Też wiązki kłód sekwoi zaraz będą wypadać. Jak te drzewka się poczyszczą. Tutaj sobie oczywiście siaczorki muszę pozaznaczać. O. No akurat z tej sekwoi nie wypadła żadna sekwoja, ale wypadła butelka z tropikalną, wazy z kocią czczenią. O, tutaj 3 wiązki sekwoi wypadły. No to jak tamta sekwoja nie wydropiła, to ta chociaż nadrobiła. I ładnie. Dobra. I kamyczek za 100, co mnie cieszy. Takie kamyczki za 100 bardzo dobre są. I jejku, tutaj tych krzaczorków pełno. To te krzaczorki to jest tylko strata czasu, bo naprawdę z nich nic tutaj cennego nie wypada. O, z tej sekwoi 2 wiązki kłód sekwoi, czyli automatycznie 10 sekwoi, jakbym to otworzył. Ładnie, ładnie. Tak jak przedtem wypadły 3 wiązki kłód sekwoi, to 15 sekwoi. No to trochę papieru jest już. Tutaj nudne krzaczorki do czyszczenia. Trzeba to przeklikać, przemęczyć. I oczywiście następny kamień za 100. To już będzie ciekawsze. Ile tej wyspy już wyczyściłem? No można powiedzieć, że pół. Czyli ładnie. I jedziemy dalej oczywiście. Klikam. Tutaj ładne kamyczki za 100. Czyli dobre nagrody z kamyczków za 100. Kwarc już nie jest potrzebny do misji, ale oczywiście też go czyszczę. Pyk. Nudne krzaczorki. Te liściate krzaczorki to najmniej wartościowe, bo z nich tam mało co wypada. Jak są krzaczorki jeszcze za 9, takie kwiatki, to tam potrafi wypaść jeszcze czaszka nawet, albo nawet 2 czaszki. Ale z takich krzaczorków za 7, to mało co wypada. O, tutaj wypadła czaszka, butelka z tropikalną, no to akurat kielich, to nie za dużo. Z drzewek pieniężnych lecą pieniądze. Co oni mówią, że z drzewek pieniężnych nie lecą pieniądze? Jak lecą? Tu szkatułka, kielich i butelka. Tu ładnie 2 szkatułki, czyli kata. Bardzo ładnie. No i trochę sekwoi. Ładnie, ładnie sekwoi sobie tutaj zdobędę na tej wyspie. I może jak już tutaj sobie poczyściłem, muszę się zająć tymi krzaczorami nudnymi. Pójdę od tej strony, zacznę czyścić. Czyli pyk. Od prawej do lewej klikanie. No i nędzne krzaczorki za 4, ale też trzeba to wyczyścić. No. Poklikane krzaczorki i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że zombiak się nie zawiesi znowu gdzieś na jakimś dziwnym zawieszającym się momencie.
bo już trochę poklikałem. Dobra, specjalnie przesuwam ekran dalej, żeby było widać, co tam wypada, a ja sobie tutaj klikam oczywiście. No. I kolekcji wypada z tego wszystkiego puchary to nie są. Puchary według mnie najmniej wartościowe z tą wszystkim, z tych wszystkich rzeczy. O, 3 wiązki kłód sekwoi, bardzo ładnie. No naprawdę, duże sekwoi można zdobyć. Tu znowu nudne krzaczorki, to chyba pominę. Nudne krzaczorki już wyklikane. Po co mieliście na to patrzeć, to nic z tego nie wypada, takiego cennego. I jedziemy dalej oczywiście. Tu już mogę przesunąć ekran i klikać dalej oczywiście. Ładnie kamień za 100, sekwoje za 55. Też na pewno jakaś prawdopodobnie wiązki kłód sekwoi wypadną. Chociaż jak jedną taką sekwoję przed chwilą wyczyściłem, to nie wypadły sekwoje. Ale z takiej sekwoi za 90, no to wątpię, żeby nie wypadła wiązka kłód sekwoi. Zaraz się przekonamy. Bo zaraz, o właśnie ją wyczyściłem. Raz, dwa, trzy, cztery, nie wiem czy nie pięć wiązek, czy cztery, czy pięć wiązek kłód sekwoi wypadło. Czyli bardzo ładnie, można się dorobić. Chociaż jak się pływa na wyspy pirackie, to też można sobie dorobić sekwoi. Sekwoje to nie są takie materiały, których nie można zdobyć nigdzie. No ale według mnie drzewo jak najbardziej cenne. Najmniej wartościowe drzewo to według mnie to są palmy, bo to są do zdobycia w dużych ilościach na każdej wyspie pirackiej. Palmy można przywieźć ile się chce, bo palm jest naprawdę dużo na każdej wyspie pirackiej, nawet na małym statku. Dobra, poklikam te ruletki. Raz, dwa, trzy. Trochę czasu już zyskałem. Do następnego kręcenia już 15 minut wykręcone, czyli już 15 minut zysku. No i... O, to też jest sekwoja. Nawet ma dosyć sporo, też może wypaść. Chociaż ta jest gruba, a ta cienka ma więcej do ścięcia. Dobra. Ciekawe, czy ta sekwoja się odkryje. Ładnie odkryła się. Tak więc od razu ją sobie wyczyszczę. O, tutaj już mogę od tej strony sobie klikać ładnie. Pyk, pyk, pyk. Nudne krzaczorki do wyklikania. O, już sobie te drzewko pieniężne też kliknę. Pyk, pyk. Pyk i sekwoja, a tak sekwoja nie ma 90, tylko 70, chociaż wygląda bardzo podobnie do tej za 90. No ale z niej też pewnie wypadną sekwoje. Dobra i oczywiście klikam tutaj ile tego widać, to jest też sekwoja za 70, czyli pewnie mniej wiązek wypadnie, mniej skarbów. No i czyścimy oczywiście. Sekwoje, bardzo się cieszę, jak wypadają wiązki kłód sekwoi. Mam ich już nazbieranych dużo, ale ja sobie lubię magazynować przedmioty wartościowe, bo mogą się przydać do robienia misji oczywiście. Ktoś się pytał na grupie dzisiaj, czy warto zamieniać przedmioty wartościowe, czy jak wyślę 5 zombie skarpet, a dostał 20, czy warto te 15 sobie wymienić, czy one nie będą potrzebne. Według mnie warto wszystko zostawiać, bo może się w przyszłości przydać, a znowu aż tak biednie nie jest, żeby wszystko trzeba było wymieniać, że człowiek jest biedny, raczej się ma wszystkiego dużo jak się gra. Jeśli się gra aktywnie i dużo i codziennie sieje się plony aktywnie, zbiera się rybaków, to wszystko się robi, to raczej człowiek nie powinien być biedny w grze. Gorzej jak ktoś jest leniwy i w ogóle nie chce siać grządek, nie chce mu się. Bo nawet widzę, że niektórzy mają nawet samolot na wyspie, a nie mają zasianych grządek. To już jest karalne normalnie. Rozumiem, że jak ktoś ma szarą brygadę, albo nawet tą brygadę Elvisa, to czasami się nie chce zasiać. Ale też warto wtedy zasiać coś nawet na te 24 godziny, albo na 48. I raz na 2 dni, albo raz na 1 dzień pomęczyć się z tym sianiem, nie? No chyba, że do misji potrzeba. Coś tam co krócej rośnie. Ale że nic nie rośnie u kogoś, no to już. A czasami właśnie, tak jak już wspomniałem, widzę u kogoś samolot i tylko przekopane albo nie zasiane grządki. No to już jest lenistwo. I jeszcze taka osoba później przychodzi na grupę i prosi, wyślijcie mi coś. A najczęściej chodzi o plony, nie? Wyślijcie mi plony, bo nie mam. Ale to już było wspominane na grupie, że lenistwo... No.
Jak ktoś prosi o plony, to ja nie wysyłam zazwyczaj. Jak ktoś chce, to oczywiście niech wysyła takim osobom. Ale plony to już można sobie zasiać. No chyba rzeczywiście nie ma poziomu. Niektórzy ludzie proszą o wysłanie czarnej ręki, bo jeszcze nie mają poziomu na wysianej tej czarnej ręki. No to jeszcze okej. Okay. To rozumiem. Bo tam do czarnej ręki potrzeba chyba 60. Któryś poziom. No to niektórzy nie mają tego poziomu, to jeszcze. Ale jak ktoś prosi o wysłanie koniczyny, no to wiesz, wybacz, ale kończyna jest od pierwszego poziomu chyba. Rośnie tylko godzinę, nie jest to wysiłek. No. Jak potrzeba mózgownicę, to jeszcze rozumiem, bo ona jest na najwyższy poziom chyba. Od 90 któregoś poziomu jest mózgownica. Nie wiem, czy on od 99, czy jakoś tak. Czarna ręka też nie należy do tych niższych poziomów. Dobra. I już ładnie dużo wyspy wyczyszczone. Większość. Później sobie pozbieram te skarby, które tutaj są ładnie. I czyszczę oczywiście. No. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Mam takiego jednego znajomego oczywiście, który codziennie dziękuję, jak mu wyślę darmówki na limit. Oczywiście nie ma problemu. Darmówki na limit mogę wysyłać swobodnie. To jak ktoś poprosi ode mnie o darmówkę na limit, to bez wahania wysyłam, bo ja przy tej ilości znajomych, 4000 znajomych, co prawda na pewno nie wszyscy są aktywni, to i tak jeśli odbieram regularnie darmówki, to dziennie mogę nazbierać co najmniej chyba z 2000 jednej darmówki, jak mam ustawioną na prośbę. No i nie ma problemu. Ja mam 20, na przykład 22 tysiące kropelek. Nie ma problemu, mogę użyczyć 300. Jakby co, to sobie poproszę i z powrotem odzyskam je. Nie ma problemu. Oczywiście moim zdaniem lepiej dodać sobie więcej znajomych. Mieć ich niekoniecznie 4000, bo 4000 to gra się długo uruchamia. Długo się później wysyła prezenty, jak się ma tak dużo znajomych, ale jak się już ma tych znajomych 1000, no to już tych darmówek się dodaje dużo i moim zdaniem już wcale nie trzeba prosić o darmówki na limit, bo dużo się dostaje. Tak jak Zmorka ma chyba 1500 znajomych i wystarcza ci, nie? Darmówek, no, w zupełności. Ja tutaj, posiadając rzeczywiście ponad 4000 znajomych, to już mam po prostu darmówek za dużo i ustawiam sobie jakąś darmówkę, którą mam mniej albo mało i zbieram po prostu, mam po prostu już wszystkiego powyżej 10 tysięcy albo 20 tysięcy. Na przykład miałem 18 tysięcy kół zębatych, a metalu 14 tysięcy. Minęło 2 dni, już mam 18 tysięcy metalu i tak sobie zbieram wszystkiego dużo. No ale akurat metal, koła zębate, jak się chce robić, na przykład u mnie, jak mam uniwersytet zmodernizowany, przy takiej ilości metalu, kół zębatych, nie ma problemu, żebym sobie zrobił właśnie dużą ilość wiatrowskazów w uniwersytecie. Nie muszę kolekcji logo na to wykorzystywać. To rzeczywiście, przy takiej ilości metalu, kół zębatych, mogę spokojnie sobie robić, zrobić sobie dużo wiatrowskazów. Bo właśnie wiatrowskazy to bardzo dużo idzie. Chyba 20 kół zębatych i 20 metalu na jeden wiatrowskaz idzie, a jak nie więcej. Tylko nie pamiętam, czy dobrze policzyłem. Bo tam potrzeba, już nie pamiętam, w latarni trzeba zrobić kable, później rury, z rur kabli, później jeszcze chyba się robi właśnie z 10 po 10, jeden wiatrowskaz z 10, czy jakoś tak. I z tego idzie w sumie po 20 tego i tego. No. I już dużo wyspy wyczyszczone, pięknie. Nawet przy takim czyszczeniu kombosem nie muszę odświeżać, widać gry. Nie muli to tak strasznie, fajnie. Chyba autokliker przymula po prostu, jak się czyści. Rzeczywiście to obciąża grę, takie klikanie autoklikerem. No oczywiście jak ktoś chce zaoszczędzić sobie dolce
i nie przeszkadza mu odświeżanie gry przy czyszczeniu. No to 9 dolców, jak ktoś ma mało, to rzeczywiście jest dużo. Ale w moim przypadku mi nie szkoda, a mi tak wygodniej. Zwłaszcza przy nagrywaniu, bo jak właśnie nagrywam grę, to zawsze ona bardziej muli niż jak nie nagrywa. Jakbym czyścił na przykład tą wyspę Pola Marzeń bez nagrywania, no to może, a jakbym to czyścił autoklikerem, to może bym odświeżył grę jeden raz i by było ok. A jak przy nagrywaniu czyszczę wyspę z Pola Marzeń i autoklikerem bym to robił, to bym musiał odświeżać grę z 4 razy. A tutaj kombosem nie robię tego w ogóle. Może jest rzeczywiście zamulona gra, ale tutaj się tego nie odczuwa, bo no po prostu jednym kliknięciem to robię już. No, już dużo wyspy wyczyszczone, zaraz to skończę. Później pozbieram skarby ładnie. Tu znowu nudne krzaczorki, kwiatki białe. Trzeba je sklikać. Tu te kolejne białe kwiatki. Ale rzeczywiście gra już jest zmulona. Już się tak ekran posuwa trochę słabo. Ale tu związek z kłód sekwoi poleciało ładnie. Dużo z tamtego. No, to te krzaczorki to. Tutaj jeszcze coś za 35. Ładnie. Sekwoje wypały. No i niech się te krzaczorki poczyszczą. Jeszcze tutaj poklikam krzaczorki. Pyk, pyk, pyk. Pyk. Pyk i pominę te krzaczorki. O, tutaj jeszcze kliknę te, bo tych krzaczorów to się narobiło strasznie dużo. Tak, tu jeszcze kwiatki, tu jeszcze kwiatki. O, ruletki do poklikania. Pyk, pyk, pyk. Kolejne dwa krzaczory nudne. Tu jeszcze jeden. I znowu muszę krzaczory sklikać, już jak klikam, to pokazuje, nie? No, tutaj jest strasznie dużo tego zielska. Nic z tego nie leci takiego wartościowego. Trzeba to po prostu by klikać. No akurat z tego kwiatka to jeszcze coś wypadnie, bo on ma 9, nie? Jeszcze czasami potrafi nawet czaszka wypaść z tego kwiata tutaj. O, tu właśnie kwiatek. A, nic takiego nie wypadło. Tu kwiatek za 9. A te krzaczorki w sumie wszystkie są za 9, ale z tego kwiatka po prostu potrafi coś trochę lepszego wypaść. No ale akurat nic nie wypadło, tylko jakieś topory, kilofy. Strasznie dużo tych krzaczorów tu się narobiło. Dlatego sobie to pomijam to nudne czyszczenie tych krzaczorów. No już ostatnie dwa krzaczorki. Teraz będzie coś ciekawszego do czyszczenia. Czyli już kamień za 21, kamień za 14. Ładna sekwoja za 90. Tu też drzewka sekwojowe, to niby niepodobne do sekwoi. Drzewo pieniężne jeszcze, o właśnie teraz na sekwoję popatrzymy, co wypadnie. Ładnie, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli 20 sekwoi z tego będę miał, jak otworzę wiązki. Całkiem ładnie. Tutaj jest, widzę, przejście do przebudowania, ale nie będę go budował. Tylko zobaczmy, co tu potrzeba. Wejście do komórki. I takie rzeczy potrzeba oczywiście, ale ja nie będę tego budował, bo to zostawię na następną misję oczywiście. Tak. Jak już wyczyszczę wyspę do końca, to sobie odświeżę i pozbieram skarby oczywiście. Pyk, pyk, pyk. Myślę, że nie będę odświeżał już do końca czyszczenia. Myślałem, że teraz sobie odświeżę, ale nie jest tak źle. Nie zamula. Jak tak gra mocno zamuliła, już później. O, ale szkatułek wypadło. Cztery szkatułki. No to trochę kata tutaj zdobędę z takich szkatułek. No i tak, jak już tak mocno gra zamuliła, jak czyściłem autoklikerem, to nawet jak się wyczyściło duży kamień za 100, to się pojawiały znaki zapytania. No i to już mi się nie podobało, no bo to ma być widać, co wypada, a tutaj nie było widać nic. Znaki zapytania się pojawiły i. No i co? Nic nie było widać, co jest, nie? Ale to właśnie jak się czyściło autoklikerem, to tak się robi. A tutaj jest OK. No jak widać, cały czas widać, co wypada. Rzeczywiście. I tutaj na wyspach zagadka Upsa, na wyspach pirackich jeszcze w miarę dobrze widać, co wypada. Widać kolekcje, jakie wypadają, widać co tutaj dropi. Fajnie. A na wyspach kosmicznych, kosmiczni piraci, tak dziwnie zrobili,
że monety, doświadczenie tak zasłania wszystko. Może i dobrze, ale sam nie wiem, czy dobrze. Monety, doświadczenie tak zasłaniają wszystko, że nie widać, co tam pod spodem wypadło. Jakie kolekcje, co tam. No i taki człowiek jest trochę nieświadomy tego, co tam zdobył po prostu. Bo jak te doświadczenie z monetami, co zasłaniają, wpadną do magazynu, to i tak już nie widać, bo reszta też już wpada. No. Moim zdaniem tutaj... O! Cztery wiązki kłód sekwoi. Ładnie. No i tutaj zagadka u psa jest lepiej zrobiona. Wyspy pirackie też lepiej zrobione. A tych kosmicznych piratów nie wiem, czemu tak zrobili. Zbugowali trochę. No kamyczek za 100. Tutaj będzie jeszcze sekwoja za 90. Całkiem fajnie pod koniec. Całkiem dobre rzeczy pod koniec czyszczenia wyspy się trafiły. No ładnie, takie kamyczki bogate. Tutaj też sobie tego kamyczka od razu kliknę. No ładnie, ładnie. Zawsze z takiej wyspy dłużej do czyszczenia dużo skarbów się wynosi. Z takiej sekwoi też pewnie. Ładnie, trzy wiązki kłód sekwoi wypadły. Tutaj akurat czaszki troszkę szmaragdowe. Z tych czaszek tak dużo szmaragdowe aż nie leci. Tutaj znowu czaszki. Jedna butelka widzę. Ale kiedyś mówili, że dużo można nawet dużo szmaragdowej zdobyć z tych czaszek. A jak ja te czaszki otwierałem, to tych szmaragdowej to jak na lekarstwo. Widać, sekwoja za 90 wyczyszczona. Dwie wiązki kłód sekwoi, butelka z tropikalną, czyli też sekwoje. Ładnie. No już kończę wyspę. Powrótku, tu sekwoja zaraz pójdzie do wyczyszczenia. Pim, ale tylko jedna. Jeden wiózka kłód sekwoi, ale jeszcze dwie butelki, czyli też troszkę sekwoi w gratisie. I już kończę tą wyspę. Tylko oczywiście jak już wyczyszczę, to odświeżę, bo widzę, że rzeczywiście po takim całym czyszczeniu wyspy jednak przymulona już jest trochę gra. No, zwłaszcza jak duże rzeczy się czyści, to już tak troszkę. Tu jeszcze sekwoja za 55. Pyk. Tylko jedna wiązka, ale dwie wazy, to też dobrze, bo waza to kolekcja szczeniąt, kociąt, też się przydaje. Niezbyt dużo tej kociąt, szczeniąt leci, ale jak się ma dużo waz, to można zbierać. O, ruletki! Zapomniałem o ruleteczkach, tak więc kliknę je. Pięknie. I wyspa wyciszczone. Zostały tylko skarby. No. Czyli na czyszczenie wyspy niecałe 40 minut poświęciłem, bo już zacząłem nagrywać dużo wcześniej. Kilka minut nagrywałem, zanim zacząłem czyścić. I kombosa jeszcze mi zostało na godzinę 18 minut. Swobodnie tego kombosa starcza. Zobaczmy, czy... O, tu jeszcze są jakieś krzaczorki do wyczyszczenia. Ich nie zauważyłem, tak więc jeszcze sobie do nich pójdę. Pyk, 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 kamyczek. A te krzaczorki, to patrzcie, to samo doświadczenie, no rzeczywiście znak, ruch jednokierunkowy. Ale znaków to ja mam dużo, bo to jak się plony sieje, zbiera, przekopuje plony, to się dostaje dużo takich rzeczy jak ręczna, znaków, motornicza. Dobra, i sobie odświeżę jeszcze tu krzaczorek, nie zauważyłem, sobie odświeżę i pozbieram skarby. Tu jeszcze kamyczek, tu. Się nie zauważyło. Ale to wszystko tak szybko się czyściło. Nic tu takiego nie wypadło. Narzędzi mam dużo. Poszło oczywiście jak zwykle dużo kilofów, dużo toporów. Maczet prawie w ogóle nie poszło na czyszczenie. Bo na takiej wyspie mało. No i odświeżę grę. No i gra pięknie odświeżona. Zombiak pojawił się oczywiście jak zwykle tutaj na dole. Ruletki jeszcze nie do kręcenia. I zabieram się ze skarby. Po kolei idę odbierać sobie te tutaj akurat muszelki i będę sobie szedł tam, gdzie najbliżej, po kolei są skarby, tam, gdzie mi najbliżej i zbieramy. No, tu trochę złej, niebieskie kamienie, dublony, z beczki niezbyt wartościowe, bo jakieś narzędzia, jedna część kata, tropikalna, tu trzy muszelki zbiorę, zobaczymy, co leci. Z muszelki zła, tropikalna. To samo, z beczki pewnie kata jakaś wypadnie.
Tak, karta tropikalna, bo tutaj też muszelka była. Tutaj następne muszelki, beczki, beczki, muszelki. I tutaj dużo skarbów tych z łomem, które po czasie by się nie dało już otworzyć. To sobie przesunę ekran i no otwiera, żeby było widać, co wypada. Bo to rzeczywiście najlepsze rzeczy z tego wypadają. Tutaj jeszcze beczka. No trochę tropikalnej tutaj zdobywam, tak więc i trochę dublonów z tych skarbów. O, ruleteczki sobie kliknę. Oczywiście gra była odświeżona, to muszę to sobie odznaczyć. Pyk, pyk, pyk. Ile ruleteczek już poklikanych? No ładnie. 7 już poklikanych. 7. 35 minut ładnie wyklikane i się zabiorę za te skarby, których tutaj trochę jest. Teraz będą wyskakiwały komunikaty, że udało mi się. No oczywiście, że mi się udało, bo mało czasu minęło. I tutaj tropikalna fobii. Tropikalna fobii, niewody jakieś. Zła kolekcja również, ale fobii. Fobii z takich wartościowych wypada. Tutaj beczuszka, takie skarby, muszle. Pięknie. Pyk, gratulacje. Gratulacje. Jak zwykle fobii z takich skarbów wypada. Nie wody, również takie niebieskie kamienie mi tu wypadają z niektórych. Może otworzę kilka takich kamieni, może jeden albo dwa. I zobaczymy, co z tych kamieni wypada. Bo rzeczywiście na tej wyspie dużo tych niebieskich kamieni dostałem. To zobaczymy, co z nich wypada również. Bo tylko te niebieskie kamienie rzeczywiście zdobyłem. To są przedmioty wartościowe. I przejdę tu, gdzie bliżej. Aha, to też jest skarb wartościowych. Zawsze taka jedna piramida się trafia. Z niej dość dobre rzeczy wypadają. I taki jeden diament wyleciał. Też muszę pamiętać, żeby go otworzyć. I tu kolejne tajemnicze skrzynie. Pięknie. Fobii. Tropikalna. Narzędzia. Niewód. Tu też niewód. Te niewody się przydają do przechodzenia na następne wyspy. Czasami. O, niewody są związane z misją Zagadka Upsa. Nieodzownie. Tutaj kolejny niewód pewnie wypadł. Trochę fobii. Trochę złej. Tu trochę tropikalnej. Bat. No i tu jeszcze. Trzeba się rozejrzeć, czy za ruletkami czegoś nie ma. Tu akurat muszelkę przegapiłem. Pięknie, dublon. Niebieski kamień. Tak. No i są tylko trzy ruletki, tak więc nie ma co za dużo patrzeć. No już nazbierało mi się tych kamieni 58. Tak więc otworzę może najpierw jeden. Zobaczmy, co z jednego wypada. Dublon i kolekcja szczeniąt. No i kolekcja rajska, chyba to jest pióro z rajskiej. Teraz otworzę może 10, żeby było widać, jak to wypada z 10. Dublony, kolekcja szczeniąt i kociąt, jak widzę. I kolekcja rajska również. Jeszcze był jeden taki diament. On się nazywa północny diament. Nie mam ich zbyt dużo, ale też może otworzę 1 i 10, żeby było zobaczyć, co wypada. Tutaj akurat kolekcja tropikalna. Misiek to jest ze złej. I kolekcja kata. No trochę fajnie. I oczywiście otworzę 10, bo mam w zapasie. Jak widać, tropikalna, kata i zła. Odrobinka doświadczenia. No trochę ładnie. Nie ma zbyt dużo tych diamentów, tak więc, no ale trochę wypada. No dobra. I tutaj niestety muszę poczekać, aż wykręcę wszystkie te ruletki. Więc teraz będę spędzał czas na kręceniu ruletek przy oglądaniu seriali albo przy w wolnym czasie coś będę robił, to będę kręcił te ruletki i dopiero będziemy się widzieć w misji wejście i wejdziemy do komórki. To będzie pewnie wyspa podziemna. A tymczasem oczywiście kończę na 14 odcinku Zagadka Upsa. Tak wygląda wyczyszczona wyspa Pola Marzeń. I oczywiście kończę. A jak kończę, to serdecznie zapraszam oczywiście do zasubskrybowania kanału Xantor, jak się podobało, do polubienia strony Xantor, gdzie oczywiście informacje o mnie, o moim nagrywaniu, co nagrałem, co robię, co planuję robić, co tam ogólnie z kanałem
Zapraszam oczywiście również do grupy Ziomki Ziomalek Santora. Kliknę sobie ruleteczki jeszcze. Pyk, pyk, pyk. I kontynuuję. Zapraszam oczywiście do grupy Ziomki Ziomalek Santora, gdzie można spotkać moich widzów, graczy z gry Zombie Island, ziomków po prostu moich i mnie, ze mną można popisać, mnie coś spytać, moich widzów. Są tam również też konkursy tygodniowe i codzienne. Tak więc linki do tych stron, do strony i grupy oczywiście jak zawsze w opisie filmu, pod filmem. I kończę, trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa!